Listopada to dzień, w którym wszyscy Polacy świętują odzyskanie niepodległości. Podczas tej mszy świętej modlimy się w intencji Polski i Polaków mieszkających w Polsce i poza jej granicami o pomyślność dla wszystkich. Świętego miłości Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Czytanie z Księgi Mądrości. Jest w mądrości Duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy. Słowo Twe, Panie, jest zmienne na wieki. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Nie powiedzą: oto tu jest, albo oto tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Za pasterzy Kościoła, aby naśladując gorliwość świętego Marcina, głosili Królestwo Boże na świecie, Ciebie prosimy. Ty słuchaj.